Szanowni Państwo, do kolejnego projektu Komisji Infrastruktury także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, proszę. Rozumiem, że nikt. Przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, druk 114-13 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Białoruskiej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa stacji paliw wraz ze stacją tankowania LPG, obiektami towarzyszącymi, pylonem cenowym, masztami itd. przy ulicy Białoruskiej w Krakowie. Lokalizacja, proszę Państwa, tej planowanej stacji benzynowej Białoruska, Włoska, Nowosądecka przy skrzyżowaniu pomiędzy Wolą a Piaskami. W tej chwili jest to teren, proszę? W tej chwili jest to teren no, nieużytkowany, zarośnięty przez chaszcze i tak dalej. Natomiast no, w naszej opinii jako mieszkańców tamtego rejonu uważamy, że mamy wystarczająco dużo stacji benzynowych wokół. Nie czujemy potrzeby posiadania jeszcze kolejnej w granicach osiedla. To jest jeden argument. Natomiast taki społeczny, bo merytorycznie wszystkie zgody Państwo tutaj dołączyli. Także tak nasza opinia tak naprawdę bawi się tylko jako głos społeczny. Natomiast druga sprawa, to zmartwiło nas to, że tutaj inwestor w uzgodnieniach z ZIKIT-em przewiduje wszelkie rozwiązania związane z wjazdem i wyjazdem. Niestety od ulicy Białoruskiej, czyli od strony osiedla. Natomiast nie przewiduje żadnych chodników z tego tytułu wokół tej inwestycji. A ta strona od ulicy Białoruskiej, ulicy Włoskiej nie posiada chodnika. Jest tam przejście dla pieszych, które się praktycznie kończy na trawniku i później mieszkańcy osiedla idą właśnie na przełaj przez tą łąkę, kierują się w stronę ulicy Estońskiej. No więc no, to jest ten drugi argument, który nas przez to nie czujemy się przekonani do tego, że jest nam ta inwestycja potrzebna. No, w żaden sposób mieszkańcy, ci chodzący pieszo nic nie zyskują. Dziękuję. Chciałbym Państwa poinformować, że zarząd także pozytywnie przedłożony projekt uchwały zaopiniował. I otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Takie mam pytanie, bo tam wcześniej chyba deweloper miał budować jakieś obiekty. Osiedle czy coś takiego, czy podejrzewam, że ta stacja była tu nie co do deweloper. I dlatego to przejście na przejście, czy zrobić, może będzie deweloper, to może to zamknąć. A tutaj ta stacja, plan tej stacji jest mniej więcej 15-20 metrów od ulicy Włoskiej w kierunku przychodni. Zaczyna się dopiero teren. Także tu jest tak. Tak, tak, bardziej w środku niż gdzieś na krawędzi. A tam powyżej jeszcze jest stacja paliw i z gazem? Wiadomo, nie wiem, czy tam jakieś... Nie, ale między tymi małymi budynkami handlowymi, nazwijmy, czy domosądeckie, a miało o tym, co mówimy, jak o usług, to nie jest jak ale to jest. Proszę, chciałbym się parę razy zmienić z poprzedniej kadencji. Może na rozrezygnowanie. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chce zabrać? Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druk nr 114-13 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Białoruskiej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Tym samym uchwała została podjęta.